Wyruszacie do sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski, aby tam polecać Panu Bogu sprawy własne, Kościoła i drugiego człowieka. Na drogę pokoju i pomyślności niech Was kieruje Wszechmogący Miłosierny Pan, a Rafał Archanioł niech Wam towarzyszy w drodze, abyście w pokoju, w zdrowiu i z radością powrócili do swoich domów jak Chrystusa. To już 34. pielgrzymka naszej diecezji radomskiej wyrusza w tym roku pod hasłem Kościół jest naszym domem. Potrzebujemy domu, którym jest dom rodzinny, w którym doświadczamy miłości, w którym każdy kocha każdego, ale potrzebujemy też tego domu, który dla nas założył Jezus Chrystus. Potrzebujemy Kościoła, by budować sobie też dom nie ludzką ręką uczyniony, ale wiecznie trwały w niebie. Dlatego chcemy to hasło, żeby nas prowadziło w czasie tych rekolekcji w drodze rozważać. Kościół jest naszym domem. Zwykle w naszej pielgrzymce uczestniczy około 7 tysięcy ludzi, bo przypomnę, że uczestniczymy w naszej pielgrzymce w 5 kolumnach. Dzisiaj tutaj na placu, gdzie widzimy, są kolumny radomskie, pierwsza i druga, ale wyrusza również kolumna ze Skarżyska dzisiaj, ze Starachowic. 9 sierpnia wyruszy również kolumna opoczyńska na Pątniczy Szlak. Czego można życzyć wszystkim uczestnikom pielgrzymki? Żeby te intencje, które niosą pielgrzymi, były zgodne z wolą Pana Boga i żeby doznali tych potrzebnych darów, o które idą prosić, żeby Bóg przyjął ich dziękczynienia, przebłagania, ekspiacje, żeby to wszystko, co towarzyszy pielgrzymom, również umacniało ich wiarę, nadzieję i miłość. Który raz w pielgrzymce? 6. Jaka intencja w tym roku? Oj, bardzo dużo intencji. Przede wszystkim o pomoc w napisaniu pracy licencjackiej. Nie, znaczy ja się nie zastanawiam, ja zawsze na koniec dnia na daną intencję się zastanawiam, czemu poświęciłem ten dzień, tak? Nie straszne są te trudy pielgrzymki? No wiele razy już byłem, więc już mnie to nie przeraża ani trochę. Który raz w pielgrzymce? No niestety pierwszy. Ale cieszę się, że wreszcie mogłem zadebiutować. Proszę powiedzieć, jaka intencja w tym roku? Ludzie muszą pracować. Moi drodzy, Kościół moim domem, no i w ogóle osobiste intencje, ale tak ogólnie to, tak to hasło ogólne, Kościół moim domem. A proszę powiedzieć, no to pana debiut, nie boi się pan trudów pielgrzymki? Nie, mam nadzieję, że z Bożą pomocą wszystko się ułoży dobrze.